Cześć! Oglądając streamerów Dead by Daylight, tak jak na przykład Emtek, który ma wszystkie postacie zrobione na prestiż 3,50 poziom, nie wzięła was może myśl, kurde, też bym tak chciał. Normalnie takie levelowanie zajmuje naprawdę dużo czasu, ale mam sposób, żeby ten proces naprawdę znacząco przyspieszyć. Zapraszam do oglądania. Jeśli grasz głównie survem, to z pewnością zauważyłeś, że killer dostaje znacząco więcej punktów. Jest to prawda, ale to nie jest tak, że jesteś na przegranej pozycji. Używając połączenia Foreverki i Prove Thyself, jesteś w stanie naprawdę szybciej farmić punkty i osiągać wyniki nawet podobne do killera, co z chęcią zaraz ci zaprezentuję. A jeśli grasz killerem, to połączenie Barbecue and Chili i Ruiny zda naprawdę egzamin. Pierwsze mnoży ilość twoich punktów znacząco, a drugi wydłuża grę, więc możesz ich zdobyć o wiele więcej. Warto też zaznaczyć, że obecnie trwa event 5-rocznicowy, dzięki któremu możemy uzyskać takie torciki dające 105% dodatkowych punktów krwi, więc naprawdę jest warto teraz używać tych buildów. Dobra, to tyle w temacie teorii. Zagram teraz dwa mecze, jeden survem, jeden killerem i pokażę wam w praktyce, jak prezentuje się gameplay i końcowa punktacja. Przejdźmy więc do pierwszego meczu. Jesteśmy w pierwszym meczu, Bloodlodge Auto Heaven. Zaczynamy. O, i mamy do czynienia z Blightem. Superaśnie. Build wymaga trochę... Oho. No dobra. Build wymaga trochę socjalizowania się z teammate'ami, no ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. Witam szanownego gracza. Hello. A, wystraszyłem się trochę, nie ukrywam. Tu mamy... a, całkiem bezpieczną lupę. Dobra. Ok. Nice. A, killer ma Tinkerera i to nie jest zbyt optymalne. Algumę. No, no proszę. To bardzo agresywny Blight. What's up, fuckers? Ten gen jest prawie zro... O, dobra, udało mu się zrobić. Zamiast nawet Dead Harda, jak ktoś nie lubi z nim grać albo ogólnie nie gra z exhaust perkami, można by sobie też wziąć Small Game'a, jeśli chce się unikać konfrontacji z killerem, bo właśnie Small Game daje w kategorię ganiania się z killerem. Cześć, chłopcze z węgla. I powinniśmy mieć już... tak, jest już max w naprawianie generatorów. Tinkerer mu się odpalił, czyli ostatni gen będzie zaraz skończony. No i to jest super. Tutaj kolega będzie miał trzeci hak, więc przynajmniej postaram się przyjąć jednego hita, ale widzę, że nikt inny nie chce, więc muszę sobie odpuścić. No dobra. Gorąco. Proszę się odczepić. Nie mam pojęcia, gdzie były bramy. Nie pamiętam. Na razie to wiem tyle, że jedna jest otwarta. O! No proszę. Miły przyjacielu, chciałbyś może przyjąć 10 hitów? No proszę.
I tak oto kończymy pierwszy mecz. Zobaczymy z jakim ogólnym wynikiem. I jest to 134 tysiące punktów. A mecz nie był aż taki super intensywny i myślę, że to naprawdę bardzo dobry wynik. Także przeskakujemy teraz do meczu killerem. Ośrodek Mount Ormond. Czadowo. Na ziemię, dziękuję bardzo. Kurwa, jak te lepie na tej łajbie. I'm gay. Uwaga. A, zegarek miała. Czemu to jest was tak dużo? Mogłabyś się odpieprzyć od mojego totemu, dziękuję. Discordans naprawdę się przydaje w tym meczu, bo odpalił mi się już 35 razy. O, miło cię poznać. Jest moja ulubiona zdecydowanie koleżanka, jest i... Felix, jak nie mam? Chyba tak się nazywa ta postać. Dobrze. W porządku. Na ziemię. Z tego co pamiętam, ona ma Dead Harda, jeszcze go nie używała, także... Plum! Na ziemię. Felix! Długo się nie widzieliśmy. Oj, Nea też przyszła na imprezę. Stupid. A, jestem głupi. A, co? Jak to nie trafiło? No to już trafia. Na ziemię. Jest. No nie miała adrenaliny, okej. Zobaczę, czy ta brama nie jest otwierana, a jeśli nie jest... Okej, była otwierana, tylko... Granat. Dead Heart? Dead Heart. No i na ziemię. O, to był naprawdę intensywny mecz. O, jest blisko, prawie się doczołgała. Nie ma, zero litości. A z samego meczu wyszło mi 90 tysięcy i tylko i wyłącznie ja zabrałem setki, nikt inny ich nie wziął. Także myślę, że naprawdę buildy warte odczajenia, ogólnie warto ich używać, no bo ten event też przyspiesza te zdobywanie punktów. Ile? W 30 minut zgarnąłem ponad 200 tysięcy. Także dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się, cześć!